Cześć, witajcie na dzisiejszym perkusyjnym treningu, tutaj Agnieszka Trzeszczak. Ja będę siedziała, bo nie miałam jak położyć sobie kamery, żeby móc stać, ale jeśli macie możliwość, podnieście pad wyżej i stójcie w momencie, kiedy ćwiczycie takie rzeczy na padzie. Dlaczego stanie jest dobre? Dlatego, że nie obciąża Wam kręgosłupa. Siedzenie niestety nie jest dobre dla kręgosłupa. Ja robię rozgrzewkę na siedząco, ponieważ jestem na wakacjach, jak widzicie za chwilę, nie siadam za zestawem, nie będę musiała siedzieć, będę leżała, więc mój kręgosłup będzie zadbany. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie akcenty, będziemy sobie łączyć te rzeczy, które graliśmy w trioli i w szesnastkach. Będziemy starali się grać je razem, łącząc te tak zwane, robiąc to w tak zwanych szufladach tajmowych. Dzisiaj jest szybsze tempo, więc mam nadzieję, że wszyscy dacie radę. Jeśli nie dacie rady, to po prostu grajcie to dwa razy wolniej. Mamy tempo 106, na zegarku 2 minuty odliczania i spróbujemy sobie zagrać standardową kombinację szesnastek, jedynki od prawej, sama prawa, jedynki od lewej, sama lewa. 3 i jedynki od prawej, sama prawa, jedynki od lewej, sama lewa. Niestety ten materac w ogóle nie odbija. Niestety albo stety. Więc jest to super warm-up dla moich rąk. 30 sekund minęło. To samo. Jeśli jest za szybko, gramy dwa razy wolniej. I staramy się grać super dokładnie. Na razie bez akcentów. Co będziemy sobie robić teraz? Będziemy to łączyć z triolą. Z układem triolowym. Uwaga. Zmieniamy na triolę. Jedynki od lewej. Cały czas zachowujemy frazę. Robimy sobie ćwiczenia z poprzednich treningów, więc jeśli któreś ćwiczenie będzie dla Was problemem, wracajcie do poprzedniego treningu. Fajne jest to, że ludzie przechodzą i się patrzą. I właśnie przed momentem przychodziła pani starsza. Która się patrzyła, a teraz sobie stanęła i patrzy właśnie, jak ćwiczę. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2. Teraz akcenty w trioli, ale co 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Zrobimy sobie 4 obiegi, więc zostały nam jeszcze 3. Obiegi zostały. Ostatni obieg. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Wracamy do szesnastek. Szukam na materacu miejsca, które bardziej odbija. Tempo jest 106. Ostatni raz. Super. Słuchajcie, kombinacje możemy łączyć, triole z szesnastkami, grać je razem. Po to, żeby czuć się z tymi rzeczami swobodnie. Ja Wam za dzisiejszy trening dziękuję. Dziękuję do wody, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Zobaczę, jak tam woda, czy nie jest tak, czy jest niestety zimna jak w Bałtyku. Mam nadzieję, że nie. Dzięki Wam za dzisiejszy trening i widzimy się, mam nadzieję, następnym razem.
To było tempo 106, graliśmy sobie kombinację troi, 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 razem z szesnastkami.